jaka będzie legenda w draft 6. Kliknijmy, zobaczmy dwie legendy i co do wyboru. Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy do Clash Royale. I powiem wam tak, jak wiecie, przyszedł czas na otwieranie draft chestów. No i właśnie ja takiego jednego draft chestika tutaj przed sobą mam. 4493 puszek to maksymalna ilość w tym sezonie. Ale do tego mamy Super Magical Chesta, Legendary Chesta, dwa Magical Chesty i coś tam jeszcze chyba będzie. Więc powiem tak, szansa na w końcu trzy legendy w jednym odcinku jest spora. Nawet bym powiedział bardzo spora. A może być nawet szansa na cztery legendy. To będzie totalny rekord. Nie wiem, czy polski, świata, czy czegokolwiek, ale mój na pewno, więc mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Pod ostatnim moim odcinkiem z tej gry takie oto wyniki zostały zrobione. Wczoraj wstawiłem ten odcinek i prawie 5000 łapek. Bardzo, bardzo fajnie, ale wydaje mi się, że dzisiaj zostawicie więcej, patrząc na to, co w tym odcinku będzie się działo. A na pewno będzie grubo. Oczywiście tutaj otwieramy skrzynki. U siebie będziemy grali pewnie rękę dzisiaj, więc będzie, myślę, że ciekawie, ale te skrzynki naprawdę zapowiadają się świetnie. Teraz mam do otwarcia trzy takie draft chesty. Jeden właśnie u Darana, drugi u Żurawa. Tam z ponad 5000 puszek, więc będzie fajnie, jak tutaj zostawicie, no myślę, że 7000 za taki odcinek powinien się należeć. I oczywiście wtedy wlatujemy z Żurawia openingiem. No i myślę, że będzie bardzo fajnie. Zaczynajmy. Widzisz tego przystojniaka? Bo ja widzę, że ty chcesz go częściej widywać. To wcześniej przecież subskrybuj, zostaw dzwoneczek, tutaj zaznacz i potwierdź. Do tego zostaw lajka pod filmem, a na koniec zalajkuj mojego fanpage'a, na którym jest jeszcze więcej moich gorących fotek. Zapraszam. Dobra, nie ma innej opcji rozpoczęcia tego odcinka. Musimy na początek otworzyć sobie właśnie draft chesta. Problem tylko i wyłącznie taki, że z Julianem, który kazał pozdrowić kuzyna Franka i swój klan, czyli United, tutaj nie dogadaliśmy się i nie zobaczyłem, jaki ma deck. Więc jeżeli będą dwie legendy, to będę musiał wybierać coś, co jest po prostu lepsze, bo nie mam pojęcia, czym gra. I to jest mały problem. Ale otwórzmy sobie tego draft chesta numer 1, 2932 golda, wcale nie tak dużo. Jestem w ogóle ciekaw, czy tutaj jest pewna legenda, bo jeżeli nie jest pewna legenda, to będzie troszeczkę słabo. Tutaj albo to, albo to. Wydaje mi się, że to patrząc na to, że ma już ulepszone na wyższy poziom, więc wezmę mu barbariankiów. Elitarnych barbarianów. Może być tutaj. O kurde, no wybór taki średniawka, tutaj niby może zrobić, ale no wydaje mi się, że to, bo skoro to ma na wyższym poziomie, znaczy, że tym kiedyś grał, albo, o jest, będzie legenda, dobra, bałem się, że nie będzie w tym odcinku legendy, ale jednak legenda będzie. Wezmę na pewno Exe, bo tutaj ma jednak już możliwość wbicia wyższego poziomu, więc ja wezmę Exe, ale jaka będzie pierwsza nasza legenda w dzisiejszym odcinku, a będzie ich pewnie więcej, zaraz się przekonamy, no to zróbmy to, weźmy sobie egzekutora i jaka będzie legenda w draft chestie. Kliknijmy, zobaczmy dwie legendy i co do wyboru. Dobra, do wyboru jest Sparky i Ice Wizard. No powiem szczerze, nie najlepsze dwie legendy do wyboru, nie najlepsze, jednak myślę, że no nie wiem, szczerze powiedziawszy nie wiem, wbił tego Ice Wizarda na wyższy poziom, więc uznajmy, że woli Ice Wizarda. Gdybym wybrał mu Sparkiego, większość z was pewnie padłaby ze śmiechu, ja pewnie też, ale wybierzmy mu tego Ice Wizarda i pójdźmy dalej. Dobra, my jesteśmy już na moim koncie i tutaj czas również troszeczkę sobie pograć. Otwórzmy sobie jak zawsze na start darmowe skrzyneczki w oczekiwaniu na legendę. Oczywiście dzisiaj legend trochę się otworzy, więc nie ma też co być jakiś tutaj, wiecie, nachalny, ale epic z free chesta też myślę, że całkiem fajnie. Tak jak mówiłem, zagramy sobie dzisiaj na arenie, wbiłem 9 level goblinów i 9 level arrowsów, reszta jest tak jak mniej więcej była, więc poszło całkiem fajnie, w sumie mogłem faktycznie, no nie, będę musiał, jak wbiję golema na piąty, będę musiał więcej tego lightninga sobie ulepszyć, ponieważ jest dość ważną częścią mojej gry. A w ogóle tak ostatnio tutaj pisaliście do mnie i dużo ciekawych rzeczy i pisaliście mi, że może wsadził Exe zamiast smoczka Exe. No i w sumie na którego mam? Smoczka chyba wysoki level, tak? Czwarty mam. A Exe mam na trzecim. W sumie też myślałem o Electro Wizardzie, którego mógłbym ulepszyć na drugi poziom zamiast smoczka. Możemy spróbować w sumie tego Exe w tym momencie zamiast smoczka. Zdrożeje znowu nam troszeczkę nasz deck, ale można by spróbować. Czemu by nie? Dzisiaj fajny odcinek. Dzisiaj w sumie odcinek taki głównie z otwierania skrzyneczek. Reszta to jest czysty dodatek. Więc zaczynajmy. Dobra, mamy przeciwnika, niestety 10 poziom, no ale muszę jakoś się przyzwyczaić do tego, że większość czasu nie mogę się kompletnie przyzwyczaić do tego, jak wolno w tym momencie się wystawia karty. Pamiętacie Triple Elixir Challenge, który ja grałem wczoraj, a wygraliście już pewnie trochę później?
No ale no kompletnie nie mogę się do tego przyzwyczaić. Tam szło bardzo, bardzo szybko. Myślę, że Egza będzie fajną kartą w tym zestawieniu tutaj razem z naszym golemkiem. Wydaje mi się, że będzie działał bardzo dobrze na te szkieletki. Zwłaszcza tutaj będzie taki dość niebezpieczny osobnik w tym momencie, czyli pan z bombą, pan z o kurde, no tutaj Egze panie niestety. No nie za dużo dobrego tu się podziało, muszę przyznać. Aj, nie trafię tej, nie trafiłem mini pekę, dobra, ale ten duży, on ostatnio jakoś mega dużo przeżywa i to mi się nie podoba, bardzo bym powiedział, to mi się nie podoba. I nie mam tutaj jak zareagować w tym momencie. Ja chyba się przyzwyczaiłem do grania w, wiecie co, nie? W Triple Elixir Challenge i w tym momencie idzie mi źle. I to jest po mojej wieży, jeszcze mi wybuchnie chyba ta, Nightwitch. Tak, wybuchła mi. Ajajaj. Źle poszło, bardzo źle poszło. No, widać, że dawno nie grałem sobie arenek. Nie no, tutaj też, no, co mogłem zrobić więcej? Nie za dużo właśnie mogłem zrobić więcej. Mogę wystawić tutaj Elixir Collector, żeby jednak ten Hog Rider poszedł bardziej na niego, a żebym ja też dostał więcej, więcej many. No, niestety. Wizard to jest karta, której ja bardzo nie lubię. Bardzo, bardzo nie lubię. A muszę przeciw niemu grać. No i w tym momencie nie ma przebacz, no, muszę, po prostu muszę. Niestety on zaraz mi zniszczy, wiecie co, nie? Ja wystawię golema, nie wiem, czy to w sumie miało aż taki wielki sens, ten golem tutaj. Ale no powiedzmy, że jakiś tam miało. Niestety tutaj znowu ciężko będzie. Chociaż nie, dobra, wyszło całkiem spoko. Bomba zrobi swoje, ale nie będzie jakiejś mega, mega tragedii. Tutaj myślę, że mogę jeszcze Nightwitcha wysłać. Tak czy siak, no szybko tam wszystko padnie niestety. Tutaj Lightninga mógłbym w sumie zaraz walnąć, gdyby tutaj poszło coś jakiegoś mega, mega dobrego. Okej, okay, ona sobie poradziła bardzo fajnie w tym momencie. Tylko nie za bardzo mamy tam tanka, więc... No właśnie, w ogóle nie mamy w tym momencie tanka, więc nie ma co zbytnio się tutaj starać. Tak czy siak, Batsy z dwa hitki, trzy hitki zrobią. Jest źle. Wydaje mi się, że to już jest raczej gra przegrana. Być może to jest bardziej już gra przegrana. Nie ma zbytnio jak się ratować w tym momencie. On tam niby coś tam próbuje, ale nie za dużo. Może ja tutaj co? Mogę wysłać w sumie Lightninga zaraz. No czy powinienem? Powinienem chyba. Teraz już chyba nie powinienem. Czy powinienem? Nie wiem. Idę, ale no nie no, musiałbym bardzo... Jeszcze padły mi te wszystkie... Ajajaj. 4, 3... Ej! 2, 1... Jest! Udało się! Co? Co się tu stało? Nie mam pojęcia, co tu się stało, ale coś złego tutaj stało. Nie wiem, czy teraz trochę nie spanikowałem i nie za bardzo poszedłem do przodu. Zbyt ofensywnie, mogło tak być. Ale nie spodziewałem się, że tutaj takie rzeczy się będą działy. Naprawdę, nie spodziewałem się, że uda mi się to ugrać. Wręcz powiedziałbym, byłem pewien, że mi się tego nie uda ugrać. Ale ten wizard mnie tam tak troluje, tak mnie zabija. No bardzo dobrze gra ten typek. Wiedział, że ja tutaj na bombę padnę, no i tak naprawdę padłem na bombę, widać. To w tym momencie. Ojej, nie wiem, czy to był dobry pomysł w tym momencie również. Ale okej, zrobimy coś takiego. Tutaj zabijemy tego oponenta. Ten będzie tam atakował. Ale wydaje mi się, że ja szybciej zniszczę jego bazę w tamtym okresie, niż on tutaj mi cokolwiek zrobi. A nawet jeżeli nie, no to pójdzie remis. I z remisu ja również będę bardzo, bardzo zadowolony. Tak mi się wydaje. Tutaj pójdzie taki lightning jeszcze ostrzegawczy. Tak! To był remis, udało się. Taki trochę fartowny remis. Jeszcze cały czas nie mogę się przyzwyczaić, bo tutaj zawsze miałem kamerę przed sobą, teraz mam trochę z boku i cały czas tam patrzę, ale jest remis, z remisu trzeba być zadowolonym. Był dobrym graczem, wydaje mi się, że był lepszym graczem, więc jak najbardziej przyjmuję ten wynik. Kurde, w takim klanie, a clan chest tylko 8 na 10. No ale otwórzmy tego właśnie clan chesta i zobaczmy, co wypadnie. Ostatnio sporo legend dropie z takich dziwnych skrzynek. 22 goblin gangów, okej, okay, batsy. Całkiem spoko, Arousy 88, okej, okay. Do tego 20 muszkieterek, nie nie wierzę! Wiesz ile... Nie wierzę, to będzie najlepszy odcinek, jaki kiedykolwiek powstał. I jak tutaj nie wbijecie 7000 łapek, to naprawdę będę zawiedziony, bo... Jaka legenda druga legenda w drugiej skrzynce, jaka legenda? Ice Wizard? Lumberjack, okej. Okay. Nie najgorzej bym powiedział, nie najgorzej. Lećmy dalej. Kolejny Magical Chest leci do otwarcia. 1200 golda, znaczy Royal Gianty, Barbarianki, Batsy, tutaj Inferno Tower raz 11, bardzo fajnie. To będzie mógł być na wyższy poziom. Bomb Tower, nie będzie legenda. Już myślałem, dwa lightningi, całkiem fajnie. I
dwa X-Bowy, czyli na razie mamy dwie legendy. A będą trzy na pewno. Mogą być również cztery. Zobaczymy, co to za odcinek. Dobra, kolejny mecz i po raz kolejny niestety 10 poziom, ale z 97 roku, czyli o 2 lata ode mnie młodszy. Good luck, 2 lata ode mnie młodszy, więc nie ma co się dziwić. Powinien to ugrać. Znowu źle wystawiłem kolektor i on tutaj mi obił to jednak. No co ja mogę tutaj wystawić? No muszę wystawić coś takiego. I jeszcze dalej nie będę miał niestety... Jeszcze dalej nie będę miał niestety golema. Dopiero teraz mi się pojawi, jak wystawię tutaj coś. Więc dalej, jeszcze trochę czasu minie, zanim będę miał tego golema. No tutaj myślę, że strzałki wejdą. Zresztą tutaj bardziej powinno coś innego niż strzałki wlecieć. Ale okej, okay, no tutaj ten egze, jego egze, razem z tym Ice Wizardem bardzo, bardzo dobrze zadziałał, nie oszukujmy się. I troszeczkę nas tutaj zmylił, zabił i popsuł. Troszeczkę zmylił, zabił i popsuł. Nie podoba mi się to. No jeśli mam być szczery w tym momencie, chyba usunę tego... Chyba usunę tego egze z tego deku. Wydaje mi się jednak, że Baby Dragon lepiej działa. Tak, takie są tutaj moje przeczucia w tym momencie. Golemik w sobie poszedł. Jeszcze poszedł egze, czyli będzie trzeba jakoś sobie z tym egze poradzić. Tylko nie do końca mam pomysł. Ojojoj, Fireball. Do końca mam w tym momencie pomysł, jak sobie z tym egze poradzić. Mogę stawić swojego egze, ale mój egze będzie dostawał zawsze więcej niż jego egze będzie dostawał. Tak mi się coś wydaje. To jeszcze mógłbym mega miniona puścić centralnie w tornado. Bardzo, bardzo fajnie. No, zobaczcie, no. Dwoma kartami nas kontruje całego. On nic praktycznie w tym momencie nie robi, tylko kontruje nas dwoma kartami i to mi się bardzo nie podoba, ponieważ ja nic nie mogę zrobić. Kolejny Executor to jest najgorsza karta, jaka w ogóle powstała w dziejach świata. Wiem, że to nie ma sensu tego bliny teraz, ale co mogę tutaj innego rzucić tak naprawdę? Muszę tutaj Lightninga takiego walnąć. No niedobrze, niedobrze. Co mi tutaj whale playdujesz, typie? I tak cię rozmiotę zaraz. No dzisiaj jakieś takie unlucky gaming, tak powinno się nazywać Stowarzyszenie Pomocy Społecznej. Nie wiem, o czym ja tutaj gadam, ale no naprawdę jest unlucky to wszystko. Naprawdę jest bardzo, bardzo unlucky. Okej, zwerbowałem na siebie uwagę egze i w sumie nie najgorzej to wszystko tutaj poszło. Niestety, ja nie mam już wieży, więc to... Ojejku, ten lightning, chociaż no dobra, trafi fajnie. Ale to jest za późno niestety, może i by jeszcze tam, może i bym tam doszedł, ale no nie było już czasu, więc przegrana, przykro mi, ale co mogłem zrobić, no? A! Wyszło na to, że on gra Ice Wizardem, więc poszło całkiem nieźle. Bardzo ciekawy deck, taki dość rushowy, nie? Otwórzmy sobie tutaj Magical Chesta. 1200 golda, dobrze, do tego 10 arczerek, okej. Okay. Arousy, okej, okay. Do tego elity barbarianki, okej. Okay. Ja już się cieszę, bo... Być może będzie kolejna legenda, oczywiście mało prawdopodobne, ale być może, no jednak nie, Barbarian Hat i Dark Prince, średniawka. Otwórzmy Super Magical Chest, tutaj musi być legenda, 6600 golda, bardzo ładnie, 22 Ice Wizardy, również całkiem fajnie, Batsy, średniawka, Rocket, dużo tych rarowych kart, boję się, że legendy niestety nie będzie, Tesla... Giant i nie było żadnego epika, czy będzie legenda? Nie będzie legendy, ajajaj. Tutaj była duża szansa na 5 legend, na 4 legendy. Wyszły 3, no dobra, będą 3 na pewno, to i tak jest już dobrze. Dobra, kolejny mecz tym razem mamy z 9 poziomem, znaczy z 9 poziomem, można tak nazwać. No i tym razem powinno być całkiem spoczko. Idzie Valkyria. Dość rzadko chyba spotykana, Valkyria nie jest... Jak nie lubię, jak ludzie piszą i mi wysyłają te emotki, strasznie mnie to wkurza. Nie wiem, powinienem poczekać, aż oni tutaj przyjdą? Chociaż nie powinienem, bo on trafił z 700, zadał za jednym uderzeniem, więc to raczej nie miało zbytnio sensu. Ale no dobra, Exe tutaj sobie poradzi świetnie z tym wszystkim. Znowu Ice Wizard. Znowu Ice Wizard. Nie podoba mi się to zbytnio. Ojejku, no. Jak ja mam radzić sobie z czymś takim? Jak ja mam sobie radzić z takimi dekami, co? Nie wiem, mogę tutaj Lightninga rzucić najwyżej. Aha, jeszcze, no dobra, wszedł, ale to nic nie dało, no naprawdę, dzisiaj jest taki unlucky gaming, że dzisiaj nic mi nie wychodzi. Tamte skrzynki idą bardzo dobrze, a tutaj, no nic, kompletnie nic, jest mi bardzo smutno. Bardzo, bardzo smutno. Niby jesteśmy na podobnym, nawet troszeczkę lepiej jestem w wieżach niż on.
No, może nie lepiej, ale no podobnie jesteśmy. Jak mam to zatrzymać? Nie mam zbytnio jak tego skontrolować w tym momencie. Tutaj z tym Exe też się chyba pośpieszyłem troszeczkę. Mogłem poczekać. Tutaj Ice Wizard leci. No ja muszę wysłać chyba tutaj Nightwitcha razem za nimi wszystkimi. Żeby nie było zbyt tutaj, no żeby to, żeby tej wieży jednak coś zrobić. Ale ten Ice Wizard jest jednak dobrą kartą. Ja zawsze twierdziłem, że Ice Wizard jest słaby, ale no zobaczcie jak on mnie kontruje, tak totalnie. Nie wiem, jakiegoś buffka dostał, czy co mu się stało, bo no jest naprawdę nieciekawie w tym momencie. Nie za bardzo mam jak odpowiedzieć na to wszystko. Nie za bardzo mam jak na to wszystko odpowiedzieć. Tutaj trzeba goblinki, a one na siebie nie biorą uwagi. No to unlucky gaming. Byłem pewien, że goblinki jakby zlurują ich, ale no nie zlurowały. Tutaj idzie Inferno Tower. Źle, jest naprawdę mega, mega źle. Valkyrie tutaj zabiła mi Exe, tak o, po prostu wzięła i zabiła mi Executionera. Tutaj, tutaj to i to. Tam idzie niby jakiś atak, ale ten atak jest zdecydowanie za słaby, żeby mógł zrobić cokolwiek. I to jest kolejna przegrana. To jest kolejna przegrana. W sumie przez, wiecie przez co? Przez może moją gorszą grę. Być może, nie mówię, że nie. Ale głównie przez przez Ice Wizarda. To jest główny powód moich przegranych. Strasznie mnie kontruje typek. I no przegrałem. No co mogę powiedzieć? No próbuję być jakiś entertaining, ale nie mogę, bo przegrałem kolejny mecz. Trzeci już i powiem wam, to będzie na tyle w tym odcinku. Nie mam zamiaru więcej grać, nic mi dzisiaj nie idzie w grach. Dobrze, że tam idzie tak dobrze, a to czy pójdzie najlepiej na świecie, czy pobijemy rekord, zobaczycie już za chwilkę. Dobra, nadszedł czas na legendary Chesta. Co z legendary Chesta wypadnie? Mam nadzieję, że Miner. Wypadł Miner, nie najgorzej. Trzecia legenda w tym odcinku już. Wiecie co? Patrzcie co on ma w tym momencie w specjalnej ofercie. No i pomyślałem sobie, że skoro dał mi taki fajny odcineczek, taki fajny tutaj ten, były trzy legendy, czyli już jest mój rekord. Ja kupię 500 gemsów i otworzymy jeszcze tego jednego legendary chesta, czyli będą cztery legendy w jednym odcinku. Czego chcieć więcej? Ale myślę, że za takie fajne tutaj, fajny gest powinniście stawić łapkę w górę. No i te 7000 to musi być, naprawdę. To jest rekordowy odcinek. Mam nadzieję, że w łapkach również będzie. Dobra, mamy 500 gemsów więcej, no i czas otworzyć ostatnią skrzyneczkę dzisiejszego dnia, czyli drugiego legendary chesta, gdzie wypadnie czwarta legenda w tym odcinku. Zobaczmy, jaką czwartą legendę tutaj kolega Julian od nas dostanie i będzie to... Co to będzie? Inferno Dragon. Całkiem nieźle na drugi level będzie mógł bić. No powiem wam, naprawdę przeepicki dzisiejszy odcineczek. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. Mam nadzieję, że wy również. A no cztery legendy w jednym odcinku. Poprzedni rekord to było dwa. Było kilka razy, kiedy było blisko trzech legend. Ale ostatnio te Super Magical Chesty troszeczkę na mnie wpadają. Dzisiaj cztery legendy. Powinno być pięć, moim zdaniem. Powinno być pięć, patrząc na to, że z Super Magical Chesta i dwóch Magical Chestów nie wypadły legendy. Gdyby chociaż jedna z nich wypadła, to byłoby pięć legend w jednym odcinku. Wydaje mi się, że naprawdę rekord. Rekord i tak to 4 to jest taki spory rekord, którego pewnie nie prędko pobiję, ale i tak bawiłem się bardzo dobrze. Oczywiście pamiętajcie, że to jest rekordowy odcinek, więc łapki też muszą być rekordowe. Napiszcie mi w komentarzach, jakie legendy myśleliście, że trafię i w ogóle wszystko dla łapka w górę, komentarz, serduszko, będę bardzo wdzięczny i on pewnie też. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich fajnych openingów. No i co? Ja na dzisiaj już będę kończył. Pamiętajcie o G2A, gdzie z kodem mano 3% zwrotu na wszystkie fajne gierki. Link oczywiście w opisie, na dyszynku do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam was gorąco. Oczywiście to wszystko. Żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa.